Super hot. Super hot. Super hot. Czołem ludziska, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z... Morowa hotowa. Umysł, kontrola, usuń. Tak właśnie kolejny odcinek i będziemy sprawdzać co dalej. Dzisiaj robię też eksperyment, ponieważ przeszedłem z klawiatury myszki na pada i jestem... Napada? Ale kto na kogo? Napada mi na dach, jak będzie padało. Chciałbym... Albo na głowę, jak nie wezmę tego. Na czym ja się skupiam? Parasolki. Chcę zobaczyć, jak na padzie się gra ogólnie. Weźmy sobie na przykład do węzła... O, nie mogę przejść w górę, to ciekawe. Ale mogę tu sensoryczna węzeł 2, węzeł 2B, a tu jest po prostu 2? Ciekawe, a tutaj mamy 1B, 1C, a tam 2 i tu już od razu 2B. Dobra, zobaczmy węzeł sobie 1B. Wieża kor... A, czyli mam wybrać rdzeń. Zaczniesz z większą liczbą serc, albo doskocz do wroga i uderz go w twarz. Mogę wybierać sobie te, dobra. Powiedzmy, że szarża kor. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I jak w to rzeczywiście popylać na padzie? Czyli co? Tu biorę i rzucam. Biorę, rzucam. Odbił. Mogę jeszcze raz to wziąć w takim wypadku. Dobra. X, żeby szarżować. W łeb. W łeb. I w łeb. Dobra. Tu poszło pięknie. Mogę bardzo... znaczy przewagą moim zdaniem... A jak się rzuca? Zaraz zobaczymy. Może... Tak, tak się rzuca. 9 osób trzeba dziapnąć. Bardzo mi się podoba, znaczy... Czemu ja mam jedno? Aha! Już wiem, czy mam jedno serce więcej. Ponieważ to był bonus. A tego bonusu już nie mam. Zaszarżujemy sobie teraz. Weźmiemy tę broń. Tylko pytanie, skąd wyjdą? Fajne jest to, że na padzie jestem w stanie delikatnie chodzić. Szarża gotowa. To może pójść ładnie, trafić, wejść, ale nie weszło. Ło, gościu! Tam pewnie kilka was padnie, to tu rzucimy w niego. Staniesz jeszcze aparatem w głowę. Jest zbyt sprytny. O, dobra! Dziab. I siup. I proszę bardzo, i bardzo ładnie. No to było ciekawe. Wiecie co, na padzie też się gra całkiem przyjemnie. Też bardzo ładnie. Dzięki temu też przetestuję nową opcję. Tutaj dostał w łeb, tu proszę bardzo, ciach! Jakoś tak z pół obrotu tam, któregoś musiałam zdjąć w każdym razie. No dobra, spoko. Jest super, jest hot. Eksploduj hat, albo o, półtracie życia, jak zasypujesz wrogów gradem shurikenów, albo zabijanie wrogów przyspiesza gotowość szarży. Tak, to mi się podoba. Szybsza szarża, hak jest spoko. Gorąco. Bardzo. A ja nie mam tutaj... A gdzie jest mój bonus? Wiecie, z tego, że miałem na początku mieć... Cyk! Pięknie. Szarża gotowa. Mam broń. Nie zawaham się jej użyć. Dziab. Trochę poczekać. Trafiłem gościa w ogóle? Jakim cudem? O-o! Było słabe, ale mam jeszcze shurikena. Czekaj, czy odbiję shurikena. Nie odbiję. Tak myślałem. Głupi gupek. Fajne jest to, że mogę właśnie rzeczywiście bardzo delikatnie, powoli sobie tu przechodzić i celować, mam nadzieję, że tego trafi. Trafiło, świetnie. Dziab. Nie trafi. Źle wyliczyłem. O! Ziomuś z... O, ty skubańc. O, o! Może źle skończyć. Jak on we mnie... A masz. Dziab. O, o! Słyszę to. Ale zdążyłem go ustrzelić. Nawet nie wiem, co mnie trafiło, ale słyszałem tamten strzał z prawej strony. To było spoko. No, nie wiem, co by się tam stało, gdybym już rzeczywiście trafił. Laboratorium. Wiecie, co mi się wydaje, że wchodząc do poziomów, po prostu wchodzimy do poziomów, ale... O shit. Szarża. No właśnie, zapominam o szarży. Dziab. Mogę mu zabrać tę broń? A już mu zabrałem. Wiesz co, bo zastanawiam się... Daje mi się, że... Czy trafię? Przewidzę jego ruch? O, ty skubańcu. Już dostaniesz z szarży.
rzuciłem bronią. Dobra, ale to jest niebezpiecznie teraz. Dobra, ziom. Dobranoc. Miejmy nadzieję przynajmniej. Ten nie jest niebezpieczny. Więc już go nie ma. Idziemy przed się... O ty! Też umiem strzelać. Ale ładnie. Ej, dobra, to końcówka będzie całkiem ładna, bo z trzech strzałów. Tu dziab, tu... No dobra, tutaj dziab z tego. Muszę pamiętać, że mam w końcu... Zabójstwa przyspieszają mi regenerację. Tutaj są takie białe pypcie. O właśnie to, i to jest chyba ulepszenie. No właśnie, sierż... Szarża uderza w wielu wrogów po kolei. No też jest losowo bronią fajne. Idziemy mocno pod szarżę, zobaczymy co z tego wyjdzie. Posiadłość. Trzy poziomy, zanim zdobędziemy kolejny upgrade. Jestem ciekaw, co to znaczy, że wiele osób naraz. I dziab. Trafiony. O ty. Może się uda. I dziab. Dobra. Szarża, ojej, trafiłem chyba w broń. Dziab. Właśnie pytanie, czy jestem w stanie więcej osób wybrać? Może to o to chodzi. Musimy to przetestować. Wow, nie trafiłem go wazonem, o. A niech cię szlak. No, jest niebezpiecznie. Dałem się zrobić. Pytanie teraz, gdzie są typki? A niech. Dziab. Też od razu ta szarża od razu zabija typa. O! Strzałeczki, bardzo spoko. Gdzie idą ziomeczki? Tam się jakiś pojawił. Nie wiem, czy trafię w głowę, ale spróbujemy. Uwaga, uwaga, mierzenie. Rzut! I... Centralnie, strzałeczka w główkę. Czołem ludziska po prostu. Ale no dałem się zrobić tutaj, no tym wazonem tak krzywo rzucić. No cóż. Nie wiem, czy jest super, mamy jedno zdrowie. Fajnie byłoby znaleźć ulepszenie zwiększające poziom zdrowia jednak. Bo teraz jest dość niebezpiecznie, o właśnie. Zdążyłem zrobić unik, o kurcze. Dobra, gdyby było więcej przeciwników, no mógłbym rzeczywiście z tego skorzystać. O, mamy świetną broń. Na dużo przeciwników. Coś tu popękało. Metro to jest, okej. Dobra, zrobimy tak. Może trafiło nawet. Szarża gotowa. Nie trafiło. Gościu, ale masz farta. Dobra, już nie masz farta. Koniec amunicji. No to do widzenia. Chcemy wziąć inną amunicję, nie? O, to weźmy butelkę. O! Siup! Trafiło? Tak. Możemy zrobić szarżę. Zobaczymy, czy uda się zrobić podwójną szarżę. Tak jest! Ale to jest mega koksiarskie. Patrzcie. Teraz można więcej gości ubijać. Tak samo tutaj, jak jest ich blisko, to można zrobić szarżę na jednym, na jednego, a potem zaraz na drugiego. I to jest piękne. Podoba mi się. Dobra, ale musimy przeżyć jeszcze jeden poziom, zanim będziemy mieli upgrade i liczyć na to, że tam będzie jakiś upgrade ze zdrowiem. To jest piękny początek. Ej, dobra, to jest na start super. Ubijam tylu, ile tutaj ich się czeka. I dodatkowo mam już broń. Strzelimy tak, może trafimy. Nope. Uniknął strzału. O, tam kolejny biegnie. Gdzie biegniesz? Którędy? Tędy? To dobrze. Szarża gotowa. O gościu, ale cię, zobaczymy czy cię wyczuje. Cyk. Nie wiem czy to do niego trafi, zobaczymy zaraz. Ale ominęło go. Minimalnie. Tu jest dobra broń. Czekajcie. Rzucimy. Ups. O, trzeba uważać. To bardzo. Ten koleś może nas skończyć. Cyk! Dobra. Ale przez chwilę zamarłem na chwilę, bo powiem szczerze. No bo szkoda byłoby to stracić, tak? Tu mamy bardzo ładny progres. Bardzo na razie tu wszystko ładnie czyścimy. No tamten rzut może nie był celny, ale cała reszta poszła całkiem ładnie. Dobra, daj mi trochę więcej zdrowia. Leczenie przywraca albo losowa broń. O kurczę, leczenie przywraca wszystkie serca, czyli w sumie dwa. Rozpoczynasz każdy poziom z losową bronią. To jest spoko. Wiecie co? Wezmę to leczenie.
co nie daje jakoś na stałe nic ciekawego, ale no daje nam możliwość po prostu większego przeżycia. Dziab. Ale to było piękne. Tylko że tam miałem fajną broń, a teraz mam... co? Kuźwa, mam talerz. Muzyczka weszła. Ale go trafiło. Czekajcie, to jest płyta CD. Przepraszam, to jest płyta CD. Ona może przeciąć. Zbyt daleko. O Jezu, to mogło mnie trafić. Dziab. Gdzie jest drugi gość? Kurczę, nie zdążyłem. Co? Trochę niebezpiecznie się robi. Taka muzyka. O Jezu. Koniec. Uff, dobra, ale muzyka trochę tutaj, powiem szczerze, mnie zdziwiła. Ale no płytą CD udało mi się dwóch przeciąć w sumie. I tego już ubić już po krzyku, dobra. Okej, okay, jest okej. Okay. Są emocje w tej grze. Kasyno, dobra, wracamy do kasyna. Nie mam kasyna? Ciebie. Kurczę, nie zdążyłem. O-o. Chcę szlak. Dawaj broń. Dobra, muszę przyznać, że to było słabe. To był słabik, bo nie trafiłem w niego. Jednak czasami padem jest fajnie sterować, ale z celowaniem jest... Co on ma w ręku? 7? Co to jest? Wow! To jest chyba, wiecie, co taki strzał, co od razu leci w nieskończoność. W sensie... Mega szybki strzał. O-o! Gdzie jesteś? Chcę przetestować to. Mega szybki pocisk. Ale fajna broń. Dobra, chodź. Siuru jeden, ty mamasz. Wybierz... Co wybierz? Nie wiem, co miałem wybrać. Chciałem wybrać cel. Dobra, ty dostaniesz... Siup. Pięknie. Ale powiem szczerze, ten gościu, gdyby nie... Kurczę... Zezował. Ten z shotgunem tu jak się pojawił, w ogóle nie zobaczyłem go, to mogło być, no to wiecie, tutaj jakby mając jedno zdrowie zawsze może być tak, że ktoś wejdzie nam na twarz nagle skądś i może być średnio. Szybki strzał zmniejsza później między strzałami i losowa broń. Wiecie co, skoro tu już jest końcówka i to jest serwerownia, wezmę sobie szybki strzał. Zmniejsza opóźnienie między strzałami. Dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. Serwerownia ostatnim poziomem. Biorę. Dziab. Dobra, mam katanę. Jest super, tylko muszę tu uważać, bo na tyłach sobie lubię chodzić. Dobra, zaryzykujemy. Ryzyk! Doleci. Szlak. O-o. Nie wiem, że szarża gotowa, ale zobaczę kolejną katanę. Nie. Już zdobyłem, dobra. Trzeba, żeby tu potrafił wejść. Dobra, jest tam fajna broń. Pójdę ją odzyskać. Tak jest. Kradziona jest. Zawsze najbardziej mnie to... rzucimy. Zastanawia. Tam jest rozpierdzielony gość. Dziab. Oj. Dobra. Ale tam jest ważne. Czekaj, gdzie tu kość? I... Dziab. Szarża gotowa. Fuck you! Siadł ty! O, jak w ostatnim, widzicie, gdybym się nie uleczył, to dosłownie na ostatnim przeciwniku. O ty, ostatni przeciwnik. Ostatniej planszy by mnie ubił, gdybym się nie uleczył. O rany. No muszę powiedzieć, że to było niebezpieczne. Super. Ale udało się. Hot. Super. Hot. Super. Hot. Jeuson. I mamy w nagrodę chciwiec jeden mem. Okej. Okay. Musi być coś więcej. Taka informacja. Dobra, zczyściliśmy tutaj. Tylko co nam daje czyszczenie tych poziomów? My musimy chyba czegoś szukać, tak? Węzeł 2. Dobra, no więcej serc jest oczywiście bardzo spoko, ale szarża jest mega. Idziemy z szarżą do kolejnego poziomu. No bo szczególnie w takich okazjach jest super. Dziab. Jak to szarża? Aha! Zapomniałem, że tu już nie mamy tych bonusów. Dobra. Daj mi ten gnat. Dobranoc.
Jesteśmy teraz w metrze, szarża gotowa. Aha, no tak, bo teraz nie mam bonusu tej szarży, przyzwyczaiłem się już do nich troszkę. Bonusy na każdy węzeł są. Ło! Pusty magazynek. Dawaj katanę. Dziap. I szarża. Szarża jest bardzo piękna, jak się ma katanę. No chodź. Dziap. A i to już koniec, dobra. To poszło szybko na szczęście. Czyli tutaj dziap. Tu dziap. Tu ubity. Tu przecięty, dwóch przeciętych było. Trzeci był przecięty również. Dobra, okej. Okay. Lećmy dalej. Pierwszy upgrade. Eksploduj. Po utracie serca cypiesz wrogów gradem shurikenów. Pociski. Broń palna ma więcej amunicji. Może być, bo to może nas z opresji wyciągnąć. Niech będzie to. Eksploduj. Hack. Hot. No dobrze. Co my tu mamy? Ciap. To nie ginie od razu. O jak! Masz shurikenami, gościu. Jak na samo dzień dobry. Zrobił nas w konia. Szarża gotowa. Leci shuriken. Idę po kolejny. O ty, skubańcu. To jeszcze jeden. Ciabnięty. Idę po kolejny shuriken. Gdzie są typki? Kolejny tam biegnie. Muszę zobaczyć, gdzie biegnie. Dobra, rzucimy tu. Może trafię? O panie, nie trafiłem, a ten idzie ze mną na mnie z kataną. Dobra. Ujo! Ale to było bliskie. Rzut. Pudło? Niech to szlak. No i to mnie sponiewierało. Niestety. Co ciekawe, chyba przy pierwszym... Od razu reset poszedł, co ciekawe. Masz łeb. Siup. Dostał. Very good. Szarża gotowa, ale ja chcę pójść po... O-o! Dobra. Nie jest źle. Tylko strzela takim pociskiem. A zaczynamy gdzieś tutaj. Może kogoś więcej trafi niż jednego. Nie trafił ani jednego. Niedobrze. Dostał ten... O! Teraz dwóch dostało? Nie, niekoniecznie. Katana. Dziap. I szarża. Dziap. I gościu magnata. Wow. I dziadu. Ale widzicie, no już pod sam koniec, kurczę, strzelił po raz drugi. No dobra, dopóki się nie rozwiniemy, to naprawdę jest tak, powiedziałbym, że... średnio. Start z kataną. O. Zabijanie wrogów przyspiesza gotowość szarży, super, ale start z kataną moim zdaniem powinno coś bardziej nam pomóc. Mamy trzy poziomy, zanim kolejny upgrade zajdzie. Ale dobrze, mam już dziab. I dziab. Więc już ładnie. Mamy też broń, którą wyrzucił koleś. Tam idzie kolejny, a spróbujemy niego rzucić? Siup. Chyba trafiłem. Tak mi się wydaje. O gościu. Se możesz... Jok, strzelił. Ale go chyba też trafiłem, tak jest. I... ciach! Kościół? Trafiony! Pięknie. Dobra. A co ty myślisz, że tak blisko podchodził do mnie? Dobranoc. Dobra, tu poszło dać szybko. No dwóch uciętych na początku, czyli kataną w sumie zaliczyłem trzech. Bardzo ładnie. Dobra. Idziemy dalej. Kanały. I w kanałach są ziomeczki. Ten za bardzo ucieka. Muszę go w niego rzucić. Wezmę rybę na wszelki wypadek. Może w kimś, w kogoś rzucę tą rybą. Z tych kanałów wyjść. A masz, gościu, rybą. Nie trafiłem w niego oczywiście. I to jest teraz niebezpieczne. O, shit. On ma za dobrą broń. Ale my mamy... W razie czego? O, właśnie. Mamy... to. Oczywiście nie wiem, co się dzieje w okolicy. Patrzcie, w ostatniej chwili, o ja. No dosłownie w ostatniej chwili. Ale jakie to było. Ej, to jest bardzo ładne, na tej powtórce będzie wyglądać naprawdę to niesamowicie.
Dosłownie z rybą na nich. Dziab, tu. Tu, postrzelałem. Nawet nie widać, co się w ogóle działo. We wszystkich naokoło. Dziab, dziab. I po prostu, i po krzyku. Żyje. Najważniejsze. A mam, wiecie, ostatnie serce, więc to jest... Trzeba uważać. O! Dobranoc. I... Rzut. Trafiony. Wezmę butelkę. A po to znowu jest... Dobra, to znowu jest miejsce, gdzie jest muzyczka. To posłuchajmy jej chwilę. O! Wykończone. Dobra, powiem szczerze, było emocjonalnie trochę. Emocjonująco. Tak z pół obrotu dwóch tym tą płytą ubiłem. Fajne, fajne, podoba mi się. Tego chciałbym zobaczyć więcej oczywiście upgrade'ów, tylko oczywiście do tego trzeba je znaleźć. Zmniejsza opóźnienie między strzałami i zabijanie wrogów przyspiesza gotowość szarży. To biorąc pod uwagę, że mamy katanę na początku, powinno być całkiem potężne. Metro. Tylko cały czas mam jedno życie. Jest fajnie. Wszystko super. Ale nadal jedno życie. Zabójstwa miały przyspieszać. O nie. Zbyt daleko. Już jest dobrze. Puścił broń. Puścimy tu. Wezmę ją. Kogoś trafi... Ujo! No, endgame był tak blisko. Szarża gotowa. Powinien zginąć. To też strzeliłem w różne kierunki, żeby... Trzy pociski zawsze chyba lecą, cztery. Trafiony, dobra. Zawsze się boję, że ktoś wyjdzie mi tu zza pleców, nie? Zobaczymy, czy trafię. Trafiony, o Jezu! Ale no to, powiem szczerze, kurczę, kamień z serca. Dziab. Tylko wydaje mi się, wiecie co, że chyba zabójstwa po... użyciu... Wydaje mi się, że zabójstwa po użyciu tej szarży liczą się dopiero jako te, które przyspieszają. Tak mi się wydaje. Dobra, z tego mam dwa poziomy. I jedno zdrowie. Jedno życie. Dziab? Nie ma do nikogo innego? Jest. No to sru. Weźmiemy to. Dobra, ma shotguna. Nie wiem, jak tam z drugiej strony. Tu ktoś idzie. Chyba wszystkie... cały magazynek już poszedł. Siup. Dziab. I w łeb. O, dobra, to był koniec, bo już chciałem wziąć tego shotguna, co on tam trzymał, ale... Nie tak udało się kilku ubić. No muszę przyznać, że to było szybkie, czyli tak, ubiliśmy tego, tego, tego i chyba tamtego też trafiło w takim wypadku. Nawet nie zwracam uwagi, ile jest do zabicia, po prostu ubijam wszystkich. Szybszy ruch. Szarża uderza w wielu wrogów po kolei. Bierzemy to. I zobaczcie, ani razu zdrowie nam nie przyszło. Także albo mamy szarżę, albo nie mamy szarży. Mam wtedy więcej zdrowia. Dobra, dwóch nie ma i zaraz zobaczcie, że to było też cios kataną w dwóch. Także very good. O, tutaj jest... Czekajcie, tutaj jest, to jest piękne w ogóle nawiązanie do syrenki polskiej naszej. Mamy tutaj shotgun w razie czego. To ja obok niego tu poczekam, aż ktoś przyjdzie do mnie. I... Dziab! Mam nadzieję, że trafię. Szarża gotowa. Trafiłem? Chyba tak. Idzie znowu za mnie koleś z kataną. Koleś z kataną. Skończył z membraną. Rzucimy. I... Dziab! Cofam się. Wow! Było blisko. Ziom, nie wiesz, z kim zadarłeś. Z lamą. Ale nie dzisiaj. Not today. Wygrana. Jest zwycięstwo. Tak jest.
dobrze było się obok tego shotguna ustawić. Shotgun jest o tyle fajny, że on naprawdę, no widzicie, on puszcza naprawdę taką serię, że można kilku położyć. No dobra, mamy to. Super hot. Jak najbardziej. I co nam się udało odblokować? No niestety, ale chciwiec 2 mem. Memory pewnie, to nie może być koniec, muszę szukać dalej. Te miejsca, wiadomości, interfejs, sprawdzę wszystko. No dobrze, sprawdzaj wszystko. Tu mamy teraz sensoryczna węzeł 2 i tu mamy też, zobaczcie, dwie drogi. Zobaczmy węzeł 1C, ale wiecie co, wezmę teraz, pozostawię na razie szarże, wezmę większą liczbę serc. Tak? Tak jest, biorę większą liczbę serc. Tym razem, no i nie mam szarży. I znowu mamy DJ party. Wow! We mnie... A jak się skacze? Tak się skacze, dobra. Ujojoj! Szarża, szarża. Nie mam szarży, zapominam! Bez szarży jest jednak gorzej. Bez szarży jest trudniej. Kurczę. A widzicie? Jestem już przyzwyczajony, że mam szarżę, ale szarża naprawdę bardzo mocno pomaga. Nie wybieranie jej, no to mamy po prostu więcej jedno serce, tak? Ale szarża jest mocno spoko. Leczenie 4 HP hack. Zwiększa maksymalną liczbę serc do 4. Weźmiemy to, bo i tak albo jedno, albo drugie. Także na razie nie mam żadnych specjalnych zdolności. Pojawiły się ziomki, którym nie można zabrać broni. Ale temu się dało. Papa. Słuchajcie, tu jest dużo jakichś takich płaskich rzeczy, nie wiem, czy one potrafią przycinać. Nie wiem, czy to był dobry strzał. Bonsai! O, tamten katanał rozbił. Ale tego teraz trafiłem. A masz. On nie wywrócił z siebie. Poszło. Dziab. No chodź, ziom. A tamten ziom z katanu chyba rzeczywiście też padł. I szczał. Temu się udało. Ten gość z katanu przeszedł tutaj, prawie mnie położył. Nie zauważyłem, jakoś bokiem poszedł. Jak on to... W ogóle jesteśmy zobaczyć w stanie, jak on tam... Bokiem polasł, tam się skrył za ścianą, nie widziałem go kompletnie, że idzie. Nie wiem, czy tak super. Ale żyjemy, posiadłość, dobra. O-o. Gdzie są bonusy? Aż ty. Było ładne. Masz break. Dziab. Też masz broń, więc po nią pójdę. Myślę, że ledwo tutaj udało się uniknąć. Śmierci. O! A nie! Oż! Niedobrze. Niedobrze. Gość ma tu dużo rzutów. Niech to szlak! Nie o to mi chodziło. Gość! Ale masz pecha. Trafiony? Nie trafiony. Ale to na szczęście już teraz trafiony. Dobra, nie straciłem żadnego serca na szczęście, ale... No muszę przyznać, że akurat złapali mnie w dość krzyżowy ogień. Tu się pozbyłem broni i... Na szczęście ten mnie nie trafił. Uch! A było gorąco znowu. Podoba mi się, kurczę. Naprawdę, jest tu dużo emocji. 5 HP. Albo broń palna, bo więcej amunicji. Wezmę więcej amunicji. Amunicji, mamy już dużo HP. Pociski plus. Hot. Dobra. Co to za miejsce? Chyba... Nie, no znamy go. To mi... przejście do metra. Bezpieczne jest to, że ty tutaj tam sobie jesteś. Rzucimy w ciebie. Aha, to musi być czyste. Dostał w głowę. Wyrzucił broń? Nie wyrzuca broń. Oni nie wyrzucają broń. Nie wiem, co się dzieje, ale chyba ktoś do mnie dalej strzela. Ło! Wezmę te tarcze. Co to jest w ogóle? Wiem, co to jest. To jest tylko takie coś. Gówienko. O ty! Coś on tam chce wziąć ze sobą.
Znowu to bierzesz? Już raz to wyrzucałeś. Dawaj, dobranoc. Gdzie jeszcze wychodzą typki? Tam leci. I dziab! Trafiony. Słyszę te strzały. Ty dziad! Jak uniknął! Ale ja też uniknąłem? Dobra! I uwaga, dwóch, żeby mówić. Ach, nie zdążyłem już, bo to już był ostatni. Dobra, super. Powiem szczerze, no jest emocjonująca, ale udaje się, kurczę, normalnie jak... Można się poczuć w tej grze trochę jak Neo z Matrixa, nie? Że się unika tych kul. I tak chaotycznie strzelają tymi kulami, dzięki temu jest szansa rzeczywiście ich uniknąć. To jest nowe miejsce. Dawaj mi tę rurę. Dobra, nie wiem, gdzie jest kolejny typ. Nie mam tu nic, mam tylko śrubokręt. Dobra, śrubokrętem jeszcze się nie biłem. O, ale tu mam rurę. Nie wiem, co gorsze. Uwaga, rzut. Śrubokrętem w twarz. Trafiłem, ale on żyje. Czy śrubokręt nie zabija gościa? Może jeszcze butelkę? A jeszcze chcesz kanistrem może? Może jeszcze jeden kanister? Jaki odporny skurczybyk! O, o! Widzieliście, co za mną leci? Pocisk! Ty ziomu! Dobra. O, nie wziąłem. I... Dziab! Pięknie. Nie wiem, gdzie są kolejni. Idę sobie tędy. O, widzę chyba kolejnego. O, dobra. Dziab. Deadu. I... Deadu. Tak jest, to poszło na szczęście sprawnie. Dobra. Okej. Okay. Very nice. Ten śrubokręt... No, wydaje mi się, że śrubokręty, te strzałki, wszystkie rzeczy są super, jak trafią w głowę. Jak nie trafią w głowę, no to są po prostu zadające mi obrażenia. Dobra, stało nam dwa poziomy i upgrade jeszcze. Leczenie albo 5 HP, o matko. Niewiele nam się to udało zebrać. Ale mamy też 5 HP dzięki temu. No, więcej. Dojo! Okej, okay. Dojo. I... Siup! Dobra. Nie dasz mi broni, bardzo mi przykro z tego powodu. Shuriken! Jup! O, o, słyszę to. O! Biegnę na niego. Może się uda? Kolejny na mnie strzela. O, ale unik! I... Dziab! Ten jak to do mnie jeszcze strzelał? Poziomku! Poziomku! Dobra, ale żyje. O, ale mnie uratowała półka! Dosłownie. Dobra. Półka, szybuka, dwóch naraz? A macie! To było ładne. Ale muszę przyznać, no, ten moment, kiedy półka ratuje cię podczas gry, no... Znaczy, mam dużo HP teraz, to jestem... Teraz jestem koleś, tak? Ale z drugiej strony, no... Ta półka mnie tam uratowała. I moi drodzy, warsztat. Jako ostatnie miejsce. Co to? To dostaniesz głowę. Faktycznie, wtedy od razu. O! I ty też. I to jest piękne. Ktoś jeszcze chce śrubokrętem? To jest piękne. Ubiłem dwóch gości śrubokrętem w głowę. Czy to będzie trzeci? Ciup. Tak jest, to jest trzeci śrubokrętem w głowę ubity. Koniec tego nęcenia szczęścia. Trafiłem, dobra, super. Chyba nie trafiłem tamtego. O, o! To jest super broń. Ale już niestety nie zdążę nią postrzelać, niestety. No, ale trzech gości dostało śrubokrętem w głowę i to tym samym śrubokrętem chciałem zauważyć. Dobra, moi drodzy. Jest giciora, jest gituwa. Super hot. Zrobiliśmy kolejny poziom. A mi się wydawało, że są dwa przejścia. Czyli to nie wiadomo, ile jest przejść zawsze. Ale to oznacza sensoryczna, podręczna granat hack. No dobra. To weźmy sobie kolejny hack w postaci granatu. Granat hack. Rzucone przedmioty wybuchają przy uderzeniu. I będzie test. Zawsze jest test. Ładnie. Granat.
A nie ma znaczenia w takim wypadku, którym przedmiotem rzucę. Wow! Jak? Co to robi? O kurcze! To w taki super sposób działa. Okej. Okay. Rzucone przedmioty, a to wszystkie rzucone przedmioty, dobra, o to chodzi. Rozumiem, to jest rzecz, która została dodana do puli haków. Okej. Okay. Czyli może się pojawić? Nie musi. Dobra, sensoryczna 2A i tutaj mamy też sensoryczną 2B. Dobra, moi drodzy, to lecimy jeszcze raz. Ostatnią rzecz na dzisiaj. Wezmę sobie jednak szarżę. Mimo, że mam mniej zdrowe, to myślę, że szarża jest spoko. Tu mamy 3 upgrade'y. Chyba standardowo. Tak, to jest bardzo, bardzo potrzebne. Ktoś dostanie kółkiem. Nie wiem kto. Tak, na dzień dobry mnie próbować zdjąć? Gość, ja to przeskoczę. Oh, był piękny obrót. Spraw. Bardzo długo się przeładowuje. To jest najgorsze. Może uda się dwóch zdjąć? Wątpię. Ale spróbujemy. Ważne, że jednego zdjęliśmy. Wiecie, nie wiem, czy coś za mną nie jest. Może pojawić się tam obok drzwi. Już brak amunicji. Do ciula. Biorę rurę. I rzucam rurą. Szarża nie gotowa? Już gotowa? I działa. Dobra, poszło. Chociaż byłbym szczerze, miałem takie... Kurczę, trafi mnie z tego shotguna. Shotgun ma przecież bardzo szeroki, z półobrotu tu ładnie, bardzo szeroki strzał. No właśnie. Nie używam, prawda, powtórek, no bo w sumie mam materiały wideo lepsze niż powtórka. Nie mogę zrobić odwrotnie, bo teraz pewnie zapłacę za to. Zdążyłem go jednak dziabać. Co tu mamy? O, świetnie, co to jest? Łyżka do butów? Czy jakieś dłuto? Wiecie, to tym muszę rzucać w głowy. Oż ty. Może trafię? Zobaczymy, troszkę lekko w lewo. Ale traf! Bullseye! I tobie też. Chociaż ty masz katanę, to możesz to odbić. Skubaniec. E? Jeszcze raz. Odbił. Za trzecim razem już nie zdążył, a ja to jeszcze biorę. Nie wiem, czy trafię, ale zobaczymy. O nie, no teraz to już w ogóle nie trafię kompletnie. Okej, okay. Trochę jestem w złym miejscu. A masz. Weźmy sobie jego broń. Aj, aj, aj. Och, to było, ale mieliśmy fuksa. Ale mieliśmy fuksa w tym momencie. No dobrze, ale to był piękny rzut tam. To też było piękne. Potrójny rzut, dopiero trzeci ładnie tutaj załatwił sprawę. Dobra, upgrade. Granat hack i eksploduj hack. Dobra, biorę granat. Rzucone przedmioty wybuchają przy uderzeniu. To może być piękne. Stacja paliw. Dobra. Byliśmy raz w stacji paliw. I dziab. Gdzieś wypuściłeś broń. Ziom. O, cegłą. Cegłówka. Kurczę, tu ktoś może wejść chyba za mnie. Dobra, tu broń jakaś leży. Szarża gotowa. Nie mogę nikogo, kurczę, cegłą w głowę? Tam ktoś jest. Tu nikogo... O, tu też jest wyjście, no właśnie. I cegłą. A słuchawką też mogę. Ty, gościu padł? Od słuchawki? A też wybuchają też pociski. Ten, czy wybuchające pociski mogą też mnie trafić. Gościu. Dobra. Ta cegła mogę go zrobić, dlatego że mam granat. Patrzę, szukam, wzrok wyostrzam. Niepotrzebnie, to trochę spanikowałem tym strzałem. Dobra, gościa już nie ma, ale też nie mam amunicji tu. Ciekawe, czy to też będzie strzelać? Nie, to nie. Przedmioty tylko, czyli nie bronie białe, tylko przedmioty, na przykład cegły. Czyli to nie powinno wybuchnąć, tak? A może wybuchło, tylko nie widziałem tego, bo za ścianą. Zaiste trzeba będzie to posprawdzać. A tu się strasznie kręciłem, muszę przyznać. Tak, to wybuchła cegła. Dobra. Lecimy dalej. Kolejny poziom. Nieznany poziom, coś nowego.
Gdzie my jesteśmy? Czekajcie, kubek? O-o! Nie trafił z tak bliska? Jeden. Nie wiem, czy też nie potrafił mnie zabić, ale chyba kubki też zabijają dzięki temu. Trafiony. Muszę zobaczyć, czy tu też może ktoś wyjść. No, to jest najgorszy taki punkt. Chcę wziąć też tego shurikena, a też wypatruję. Czy rzucę w niego? Biorę shurikena. Bardzo powoli. Jakiś, co to jest w ogóle? Jakieś kulki? Kolejne shurikeny. Sru. Nie wybuchły. Ciekawe, no tak, bo to też jest broń. Tego nie wybucha. Wybuchać może tylko coś, co kompletnie nie jest bronią. Nie shuriken, nie nóż, prawda? Tylko na przykład jakieś takie butelka, albo klocek, albo cegła. Prawdopodobnie tak to działa. Dobra, kolejny upgrade to. Po utracie serca grad pocisków i broń palna ma więcej amunicji. Weźmy broń palną, która ma więcej amunicji. Dyskoteka, o nie! No dobra, to się zamykam, posłuchamy sobie muzyki. Jak blisko! Ach, trafił mnie jednak. Dobra, uff, ale powiem szczerze, no straciłem tu jedno zdrowie, niestety. Dlatego, że chciałem pobawić się tą szarżą, a nie zauważyłem, że... Nie szarżą, tylko granatem, a nie zauważyłem, że gość po prostu ze spluwą na mnie idzie. I tak udało mi się uniknąć kilku jego strzałów. Ale mogę wtedy użyć szarży prawdopodobnie. Dojo. Dobra. Oskubany. Dostał. Też dostał. Co mi się wydaje, że mogę trzeba rzucić tak? Może tak trzeba klasycznie? O-o. No i teraz za to zapłacę. Szarża. To musi mnie tego uratować. Shuriken. Siup. Gnat. Dobra, tamtego przecięło na szczęście. Szarża gotowa. O kuźwa! Ale fuks! Nie widzę go. Skąd to Jezu. Jo! Wyrzuciłem broń, użyłem szarży, bo czułem, że na mnie idzie ten pocisk, ale po prostu aż zamarłem na chwilę. No wiecie, bo teraz moja przegrana, to zaczynamy od nowa, nie? O Jezu. No, mając szarżę, trzeba uważać na to zdrowie. Szybszy ruch i szybka szarża. Kurczę, gdzie jest zdrowie, kiedy jest teraz potrzebne? Szybka szarża niech będzie. Moi drodzy, zostały nam dwa poziomy i nie mogę stracić ani jednego punktu zdrowia. Dobra. Szarża gotowa. Jest nóż. Tam miecz, sztylet, co tokolwiek to jest. Ach, ja lubię ten nożyk. Ale nie mogę zabrać mu tej broni, niestety. Ale pójdę jeszcze raz po ten sztylet, bo jest super. Nie trafiło? A nie! Chociaż o szarże chodzi. Ale... jest jego broń. Tu jest. O-o! Szarża gotowa. Dziab! Trafiony. Rzut. Szarża. Dziab. I koniec, dobra. To czasami taktycznie trzeba podejść do tych walk, ale ma się dobrze być w jakimś takim miejscu dobrze schowanym. Szkoda, że ta broń super, którą ten gość miał, to jest czerwona, bo nie mogę jej zabrać.
Dobra, moi drodzy, bez żadnej przegranej. Cały odcinek bez przegranej, gdzie są lamy? I chyba powiedziałem chyba w złym momencie. Aż właśnie. Szarża gotowa, super. To był średni ruch. Zaraz powiemy szarżą. Gdzieś musi mieć broń tutaj. Nie widać, że ta broń wylatuje, jak on i leci po nią, nie? Tu jest. Muszę uważać teraz. Butelki by eksplodowały oczywiście. O, on ma tę świetną broń! Trafiony. Tam jeszcze strzelę. Ja tam rzucę. Nie widział, ja nie! No nie, no nie widziałem typa! Ależ to jest smutne, gościu! No nie wierzę, już bym miał perfekcyjne... Mówiłem, że zapeszyłem. No zapeszyłem po prostu maksymalnie. Jak ma być lama, to musi być w taki sposób. Dobra, kij tam. Próbuję też teraz oczywiście przejść sam. Ale moi drodzy, no jak widzieliście, jak to wygląda, to ja tutaj sobie ten poziom jeszcze przejdę, a ja wam podziękuję. Ale go trafiło ładnie. Podziękuję wam bardzo serdecznie za ten odcinek. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco i zobaczymy, czy będziemy grali dalej. Control, Alt, Delete. Super hot, morowo gorący. Jak widzicie, tutaj już teoretycznie nie ogarniam, co robię, bo robię głupoty. No bo już człowiek, kurczę, zdenerwowany. Odbiłeś to? A ty, skubańcu. Ej, faktycznie, mogę chyba katana ubić w pociski. Czekajcie, no właśnie. Katana może odbić pocisk! Trafiło go! Trafiło go! Ale odbiłem pocisk. Dobra, to działa. Zapomniałem, że katana potrafi odbijać pociski. Z tą informacją muszę żyć teraz i muszę pamiętać o tym, że faktycznie to zabija. Więc katana jest... O, gość mnie w katanu zacząć, ale zobaczcie, jak teraz lama się obudziła po prostu od razu. Nie? Ale nie ma co już przedłużać, jak wam się podobało, zostawcie lajka, już mówiłem o tym. Nie komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Serdeczne dzięki. Wielka piona. No strzel we mnie. Trzymajcie się. I do zobaczyska. Cześć.